Zachowywaliśmy się jak przystało na prawdziwe chcenia. Ale szybko zmieniliśmy nastawienie. Już po pierwszym tygodniu lekcji chodziliśmy jak w zegarku. A wszystko za pomocą zajęć z języka polskiego. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją. Chłopaki, nie płaczą. Chłopaki, nie płaczą. Ale wchodząc do klasy, każdy z nas miał pełne gacie. Usiedliśmy do ławy, gdy weszła pani. Stanęła na barkę i powiedziała: ja jestem lepsza niż cała reszta pań, cały was i też. Z przerażeniem zaczął kiwać głową, że pójdzie do odpowiedzi. Pani zadowolona usiadła za biurkiem i powiedziała: no to co? Pytamy dzisiaj. Wzięła dziennik i powtarzała: kiedy to usłyszałem, spojrzałem na biednego Krzysia i powiedziałem: gdy wstał, chcąc dodać mu odwagi, zaśpiewaliśmy: szczęśliwej drogi i poszedł. Na samym początku był już na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie, a on nic. Drugie pytanie, on nic. Po trzecim pytaniu rzekł: chcesz czy odpowiedzi? Odpowiedź ci, że ja do końca nie wiem sam. Odpowiedzi. Cóż, po tych słowach był świadomy, co się stanie. Po ciężkim boju wrócił do ławki, a pani zapytała: i w tym momencie podniosła się nasza ostatnia broń. Maciej poszedł jak w ogień. Szło mu dobrze, jednak i on poległ. Nie dając już rady, błagał o litość, ale pani mu powiedziała: usiadła przy biurku, rozejrzała się po klasie i powiedziała: Mareczku, do odpowiedzi. Ja w sumie o czym myślałem, chyba się przesłyszałem. A nie, to macie siostrę. To ja tak była prawda. No i co miałem zrobić? Poszedłem. Pytanie pierwsze. Co wiesz na temat owadów? Zastanowiłem się przez chwilę i powiedziałem jedyną rzecz, która przyszła mi do głowy. Nie romieczki, są romieczki. Pani spojrzała na mnie, więc no. Co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc, co powiedzieć, palnąłem prosto w nosie. Pani Joanna zastanowiła się przez chwilę i powiedziała: dobrze, to teraz powiedz, co wiesz na temat ludzkiej anatomii.
podrapałem się po głowie. Po czasie powiedziałem: no cóż, po tej odpowiedzi pani Joanna najwidoczniej się załamała i powiedziała: i kazała mi usiąść. No, i tak minęła droga. Dotarliśmy do drugiej klasy. Przypominam sobie lekcję matematyki z panią Joanną. Wtedy się chyba złożyło, że byliśmy na lekcji całą klasą. Obok mnie siedział Sebastian, kompletnie zauroczony pan. Ja tylko widział, zawsze powtarzał: pani zaczęła coś mówić przy tablicy, a Sebastian po czasie powiedział: Jelenia głos usłyszała ja, powiedziała... Sebastian, do tablicy. Nie wiadomo czemu, poszedł jak w niebo wzięty. Stanął przy tablicy i czekał na rozkaz. Pani nie zdążyła dobrze zadać pytania, a on już jej powiedział. Nie wiedząc, co odpowiedzieć, powiedziała: on na to krótko. Wtedy pani powiedziała: a mnie to jakby coś strzeliło. I błagając cienkim głosem rzekł: chcę tu zostać. Po tych słowach załamany wrócił do ławki i dodając mu otuchy powiedziałem: on spojrzał na mnie i zapytał: powiedz czemu? Nie wiedząc, co mu odpowiedzieć, odparł: musiał się z tym jednak pogodzić. I tak minęła lekcja matematyki. Z uśmiechem na ustach powtarzaliśmy: siedząc w klasie, czekaliśmy na lekcję języka niemieckiego z panią Zątek. Po wejściu byliśmy trochę głośni, po czym pani się zdenerwowała i poprosiła Bogdana do odpowiedzi. Bogdan poszedł i już na wstępie chciał się przypodobać, mówiąc: ale jej to zbytnio nie ruszyło. Zadając mu pytanie, dodała: oznajmił, że nic nie umie, bo niby znowu pożyczył mi zeszyt, co wywołało w pani dość dziwną reakcję. I dała mu jedynkę z uśmiechem na ustach. Pani na to: a on: mam wszystko w tyle. Przyszedł w ławce, a pani zadała sobie pytanie: co ja robię? A nikt nie chciał się wypowiadać.
wychowawczyni weszła do klasy, wstaliśmy i udaliśmy się w jej kierunku. Położyliśmy na wyrób karteczki z usprawiedliwieniami. Pani, widząc to, chwyciła się za głowę i krzyknęła. Popatrzyliśmy jeden na drugiego i wróciliśmy do ławek. Cóż, po ciężkich trudach nadszedł ostatni dzień w naszej szkole. Po załatwieniu wszystkich spraw, wychodząc dumnie zawołali. I to właśnie tak minęły nasze wspólne, które były w zespole szkół.